Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu Mistrz. Witam wszystkich w Broken Ranks, poradnik dotyczący targowiska. Chciałbym pokazać osobom nowym w grze Broken Ranks, jak funkcjonuje opcja targowiska, czyli targu, bo ja sam osobiście trochę długo trwało, zanim to ogarnąłem. I chciałbym właśnie wam pokazać w skrócie, co i jak trzeba zrobić, żeby handlować na targowisku, żeby po prostu mieć zysk ze sprzedaży. Także taki trochę maklerski poradnik, ale to będzie dzisiaj poradnik Broken Ranks. To będzie dzisiaj po prostu poradnik Broken Ranks dotyczący targowiska, moi mili. I przede wszystkim trzeba mieć trzeba mieć depozyt w transakcji przy ratuszu. Wchodzimy, kupujemy depozyt pierwszy, pojemność 400, on jest za golda, a ten jest za platynę. A ten też jest za platynę. Pierwszy depozyt jest za golda i ma pojemność 400. Klikamy. No i co? I mamy tutaj pierwsze miejsce, w którym jest pierwszy depozyt, czyli mamy 368 jednostek na 400. No ja spróbuję coś opchnąć jeszcze. Dobra. Jest 400, jest 32. Dałem jedzenia 32, czyli z ekwipunku po lewej stronie przenosimy na ekwipunek po prawej stronie jedzenie. Na przykład jego przykładowy towar. I klikamy. Chwytamy lewym przyciskiem myszy i przenosimy na zielone pole tutaj. Wpisz cenę za sztukę. No powiedzmy. Powiedzmy, że 4000. Niech będzie 4000. Akceptuję. I tutaj jest podatek pierwszy jest 1200, podatek drugi 3800. Zysk 122800. I to będzie cena, za którą nasz przedmiot będzie sprzedawany na targu. Klikamy akceptuj. Dobrze. Teraz jest OK. Teraz jest OK, poszło. Dobra. Klikamy na targowisko. Moje przedmioty. O. I mam jedzenie aktywne. Jedno, gdzie jest 32. Gdzie jest 32 sztuki. Tutaj ilość, pisze ilość, status, wygaśnięcie, złoto, platyna, wygląd i nazwa. Tak? Ja dodałem jedzenie w sztukach, 32 sztuki, każda po 4000, a drugie jedzenie takie samo, tylko większa ilość, 48 jednostek aktywnych, po 5000. Zobaczymy, kto kupi. Czy kupią u mnie za 4000, czy za 5000, zobaczymy. I jak widzicie, mam już trochę zarobionego złota na moim koncie targowym, czyli mam 127000. I właśnie, jeśli chcecie sprawdzić, to klikacie archiwalne. I tutaj macie całą legendę sprzedaży w archiwalnych. Aktywne to wiadomo, to aktywne to co aktualnie jest sprzedawane, kupione to co kupiliśmy, a tu archiwalne. I ja sprzedałem żelazo sztuk 32 za 4000 każda. Także jakby co, polecam wam sprzedawać żelazo po 4000 za sztukę. Tak? Dobrze idą też mózgi nietoperzy. Ładnie idą. Także co sprzedane? Mózgi nietoperzy, wszystkie sprzedane. To, tamto. Tutaj wygasły, anulowane. Ale sprzedanych jest. No, jakoś to idzie.
Najgorzej to tak się poddać i nie wiedzieć co, gdzie, jak zrobić, a pomału z drobnymi kroczkami można też ogarnąć te rzeczy na targowisku, tak? Klikamy sprzęt, tutaj mamy dostępne oferty sprzedażowe w sprzęcie. Tutaj mamy tier. Tutaj mamy tiery od 1 do 12. Tu są przedmioty, tak, do kupienia. Ten jest za 320 platyny też. Są drify, tak. Są moje sprzęty, to aktywne, to tak. Moje przedmioty. Moje sprzęty to bronie, zbroje, a moje przedmioty to przedmioty, itemy, jedzenie, szpiki nieumarłego, tak, żelazo, różne farfocle i oczywiście moje driffy. Driffów nie mam, sprzedaję sprzęt, czyli metalową rączkę węża i zdrowia. Sprzedaję to, zawsze jak coś mogę usunąć, ale nie usunę, niech się sprzedaje. I klikam moje przedmioty i sprzedaję obecnie krew komara w sztukach 22, szpik nieumarłego, miecz Sigiusa sprzedaję za 80 000, zobaczymy, może ktoś kupi, fajnie by było. Wartościowo miecz Sigiusa jest itemem o wartości 100 000 golda. I sprzedaje też jedzenie i kryształ morski. Kryształ morski jest potrzebny do źródło kryształów potrzebnych do rozbudowy gildii. To też przydatna rzecz. Oraz jedzenie, karma dla zwierzaków gildyjnych. Także jakby co, to rzadcie też sprzedaje. Dobra. To teraz pokażę wam, jak wypłacić kasę i jak wpłacić kasę. 122 000 wypłacę. Albo nie, 120 000 wypłacę. 121 000. Dobra. To teraz klikamy tutaj w depozyt. Klikamy stan konta targowego. Tutaj mamy podgląd na to, tak? Tutaj mamy na to podgląd. Klikamy stan konta targowego. Klikamy opcję pierwszą, znaczy klikamy opcję drugą z młoteczkiem do skrzyneczki. Wypłać złoto. Klikamy 121 000. Zatwierdź. Jest, pojawiła się kasa tutaj w depozycie. Żeby ją wypłacić, klikamy na tą pierwszą strzałeczkę u góry, po lewo. Wpisz ilość złota i platyny. I klikamy 121 000. I przelewamy. I przelało się na konto. Po prostu kasa przelała się na konto ekwipunkowe. A z kolei jeśli chcemy wpłacić z ekwipunku, z podstawowego portfela do depozytu i potem na targ, to klikamy tutaj tą dolną strzałeczkę, klikamy, no powiedzmy 1000, tak? 1000. Zatwierdź i to już zeszło, jest tutaj ten 1000 na koncie depozytu targowego. I teraz, żeby wpłacić na stan konta targowego, klikamy na tą ikonkę i tutaj jest tytuł jest legenda wpłać, bo to wpłać platynę, wypłać, bo to wypłać platynę. I aktualnie po prawo mamy konto targowiska, po prawo aktualne, a po lewo to, co jest wolne do wpłacenia, wypłacenia, czyli depozytowe. I tak, klikamy, moi kochani mili,
Płać złoto, 1000. Trzeba trochę pamiętać o matematyce. Zatwierdź. I stan złota na koncie targowym zwiększył się o 1000 złota. I tutaj mamy stan konta targowego. Stan konta targowego 7466. I niech sobie będzie, tak? I niech sobie będzie. Także dobrze. Po prostu chcecie coś po prostu sprzedać. To trzeba w ten sposób działać, przeciągać z jednej strony na drugą i przeciągać na zielone pole po prawej stronie na dole w depozycie, żeby wystawić przedmiot na targ. Także spoko. To się sprzedaje, zobaczy 6, to może po prostu przeciągamy. No. I teraz no i po prostu tak jak pokazywałem wcześniej z tym jedzeniem, to tak się trzeba, tak trzeba przyciągać, ale najpierw musi być w pierwszej opcji, tam gdzie jest 400 400 400, musi być wolne miejsce, bo na razie mamy fulla, także spoko. Na razie mamy fulla, więc nie wystawimy nic więcej. No chyba żebyście chcieli mieć większy depozyt, to trzeba kupić platynę, ale zobaczymy, może mi się kiedyś zwiększy, może kiedyś kupię platynę, zobaczymy. A tak jak pokazywałem z jedzeniem, jak wystawiałem jedzenie, tak się postępuje z każdym przedmiotem. Tylko nie każdy przedmiot jest, można go sprzedać na targu, bo musi tutaj po prawej stronie ilość sprzętów i przedmiotów, które masz wystawione na targowisku, jeśli chcesz wystawić coś jeszcze, przyciągnij przedmiot z depozytu w to miejsce. Tak? Tak. Po prostu nie każdy przedmiot jest kompatybilny z targowiskiem. Niektóre się sprzedają, niektóre się nie sprzedają. Te, które się nie sprzedają, sprzedamy u kowala. Tak, moi mili. Dobra. Ja mam 360 golda. 360 tysięcy golda. To jest depozyt, moi kochani mili widzowie. To jest depozyt. I w depozyt się używa i wynajmuje. Chyba jednorazowo się opłaca. Ale depozyt jest przy ratuszu w Trentis. Na południu mapy. W Trentis, w głównym mieście. Ja mam depozyt numer 1, pojemność 400. Tutaj jest depozyt 2, pojemność 500, koszt 50 platyny. Tutaj depozyt 3, pojemność 800, koszt 80 platyny. Tutaj depozyt 4, pojemność 1200, koszt 120 platyny. Tutaj depozyt numer 6, pojemność 9200, koszt 800 platyny. A tutaj depozyt numer 5, pojemność 1600, koszt 160 platyny. I żeby wyjść z depozytu, z opcji z depozytu, z budynku depozytu, czy klikamy na ikonkę wyjść u góry na górnej części ekranu. Wyjdź. I się ładuje. I jesteśmy przy ratuszu w Trentis. To obecnie był poradnik Broken Ranks. Mój, czyli mancza mistrza. Poradnik Broken Ranks. Targowisko. Dziękuję. Jeśli chcecie jeszcze więcej poradników lub jakichś fajnych materiałów z Broken Ranksa, to spoko będą, ale oszczędzam na razie swój laptop, bo mam stary laptop i nie wszystko mogę kręcić, ale myślę, że taki poradnik, że zapraszam wszystkich do obejrzenia mojego poradnika. I zapraszam do dawania lajków pod tym filmem i pisania komentarzy i dawania lajków i subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Planuję w przyszłości, jeśli się mi uda, kręcić jakieś teamfighty z Broken Ranks. Zobaczymy, może się uda. Na razie przerwa, na razie ten poradnik
Niech to wam służy jak najlepiej. Zwłaszcza kieruję ten poradnik do noobów, do początkujących graczy. Po prostu tłumaczę wam to, co ja kiedyś nie wiedziałem, a się dowiedziałem, żebyście mogli szybciej zakapować i zrozumieć mechanizm gry. Czyli odnośnie dzisiaj targowiska w Broken Ranks. Dziękuję i zapraszam ponownie kiedyś indziej. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, dawania lajka pod filmem i skomentowania filmiku fajnymi komentarzami. Tak? To był poradnik Broken Ranks / targowisko. Ode mnie, czyli od Malcza Mistrza. Cześć i czołem, kluski z ozem. Cześć chłopaki. Koniec filmika. Cześć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać pod filmem na YouTubie i dajcie lajka i napiszcie komentarz. Cześć i czołem, kluski z ozem.